Jestem. I witam Was w deszczowy w Kłodzku piątek. Do tej pory świeciło słońce, ale właśnie zaczął padać deszcz i tutaj tak słychać, jak stuka o szybę. I witam Was w towarzystwie ostatniego już tegorocznego bzu. Tak, i sierwie jak zwykle. W towarzystwie ostatniego tegorocznego bzu. O, Facebook. Który mi Marcin wczoraj przyniósł, ale to są już naprawdę ostatnie gałązki, bo widać, że już tutaj są suche. O, właśnie leci nawet. No ale ponieważ mama zarzucała mi w którymś live'ie, że kupuję tulipany i goździki, a nie pokazuję bzu z własnego ogródka, to była ostatnia szansa, żeby go pokazać, bo już go nie będzie. No, cześć Małgosia. Ja z Małgosią dzisiaj chyba z takimi samymi filiżankami na kawce, ale ja bez bezy. Ale powiem Wam, że teraz tak mi ta beza tkwi w głowie, którą mi przed chwilą Małgosia pokazała, że jak... No, Agnieszka, ty nie serduszkuj, tylko oglądaj. Cześć Marzena. Tak mi tkwi, że chyba jak Marcin wróci po południu z pracy, to go wyślę, żeby kupił ciasteczka chałwowe, bo mamy w piekarni takie, słuchajcie, ciasteczka chałwowe kruche, w środku jest warstwa chałwy. Tak, tak, Małgosia, pokazałaś bezę, to teraz będziesz słuchać. W środku jest warstwa chałwy i właśnie na wierzchu z jednej strony tego ciasteczka jest właśnie taka pociągnięta właśnie warstwa, nie lukru, ale właśnie bezy. Normalnie to jest coś fantastycznego. Także Małgosia mi tutaj pokazuje bezę przed live'em, więc teraz się nie dziwcie, że od takich rzeczy zaczynam. No, ale już mogę zacząć oficjalnie, jest minuta po... O, Marcin ogląda! Ty, Marcin, pracuj, żebyś w poniedziałek wziął wolne. A nie oglądaj. W ogóle tnie mi Facebook, Marcin. I tak, ile mi nie działa, to jakbyś tam maile sprawdzał to. No, Małgosia, nie brzmi cudownie, smakuje cudownie. One są po prostu, o Jezu, rozpływają się w ustach. Ale tak jak Marcin napisał, o ile będą, bo one są najczęściej rano. No, Marzena, słuchaj, u nas po prostu w kotlinie, raz, że wszystko jest 2 tygodnie później niż wreszcie kraju, tak samo z forsycją, wiesz, ze wszystkim. No to się troszeczkę jeszcze trzyma, ale one już są suche, nie? Ale Marcin, mi zrobiłeś taką niespodziankę wczoraj, znaczy dzisiaj, jak weszłam do pokoju, zaczęłam te bzy, że masakra. Cześć Małgosia. O, cześć Ania. Małgosia, właśnie tak teraz się zastanawiam, a może by ci wysłać? Marcin, jakbyśmy kupili więcej, czy one by doszły w paczce do Małgosi? Tak teraz sobie myślę. Legimi nie działa. Legimi nie działa, Marcin. Przed live'em nie działało Legimi. O, cześć Beata. No patrz, i w Kłodzku też było słonecznie, a teraz się deszcz rozpadał. Ma być jeszcze przez 2 dni deszcz. Znaczy burze, no. Także to jest tak, wiecie, deszcz, burza, deszcz, burza. Dobra, słuchajcie, miało być o nawykach. Miało być, słuchajcie, o nawykach i będzie pierwsza część będzie o nawykach, a druga część będzie, znaczy taka bardziej teoretyczna, a druga część będzie o nawykach w bujo i jak zdążę, to jeszcze Wam 2 książki pokażę. No jakoś się zapakuje, myślę. No właśnie, tak myślę. No dokładnie. Weźmiesz kilogram, jeszcze się Agnieszce wyśle. My jesteśmy nienormalni, tak? Wiem, wszyscy jesteśmy nienormalni. Ja bardzo się cieszę, że skupiam wokół siebie krąg samych nienormalnych ludzi i po prostu... Ach, ale mi miło. Dobra, to wracamy do nawyków. O nawykach mówi... O nawykach mówi się bardzo często ostatnio. I nawyki to jest coś takiego związanego bardzo mocno z czym, co chce się opanować, wdrożyć, rzadziej, że tak powiem, zwalczyć. Na przykład tak jak dieta, nauka. Łatwiej nam przychodzi, że tak powiem, robienie rzeczy przyjemnych w stylu, nie wiem, scrollowania Facebooka, Instagrama, czy oglądania filmików ze słodkimi kotami na YouTubie, czy gdziekolwiek, niż na przykład nauka języka przez jakiś tam określony czas. Cześć Kasia. No, sama wiem, sama to przerabiałam i sama kilka razy po bardzo wielu dniach ćwiczeń na przykład rezygnowałam z nauki języka w Duolingo. Tak, dieta bardzo pasuje do tej bezy. A wiesz co? To w takim razie też to właśnie wykorzystam przy mówieniu, bo mam tutaj taki fajny przykład z książki.
No ale najpierw naukowo. Czym jest nawyk? Mam dwie definicje z Wikipedii. Z Wikipedii to jest zautomatyzowana czynność, sposób zachowania, reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. I druga definicja, słownik języka polskiego, nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności. Generalnie chodzi o to, żeby to było coś, co robimy i nad czym się nie zastanawiamy, że robimy, na przykład tak jak spuszczanie wody w toalecie, nie? Że po prostu to robimy i my nie myślimy, czy my mamy tą wodę spuścić, czy nie spuścić, czy nam ciężko jest to zrobić, czy lekko. Nie, my to po prostu robimy, nie? I to jest też istotne, że my to robimy po jakiejś innej czynności, nie? No, generalnie chodzi właśnie o to zautomatyzowanie i takie powtarzanie mechaniczne, które się wykształca w wyniku ćwiczeń. A że najlepiej jest tłumaczyć różne rzeczy na własnym przykładzie, to znaczy na tym, co się samemu przeżyło, to ja to zawsze mówię, jak jest u mnie z jazdą samochodem, z prowadzeniem samochodu. W tym roku to już chyba 25 rok mija mojego jeżdżenia samochodem. I powiem wam, że zanim się nauczyłam, zanim w ogóle poszłam na kurs, to się mocno, mocno, cześć Patrycja, mocno wahałam, czy w ogóle ja ogarnę, bo moja jakby wiedza na temat prowadzenia samochodu i tego, co trzeba ogarniać, sprowadzała się do patrzenia z okna na ruch, który jest na ulicy, bądź jak jechałam autobusem, to, co jest wokół mnie, widziałam, nie? Obserwowałam. I powiem wam, że byłam przerażona, bo wyobrażałam sobie to tak, że Jezusie Maryjo, na tej ulicy jest mnóstwo samochodów, one są wszędzie dookoła, jest strasznie duży ruch i a w samochodzie, gdy się go prowadzi, trzeba ogarnąć niesamowicie wiele rzeczy, to znaczy to, co trzeba robić jednocześnie rękami, jakieś, że tak powiem, przyrządy, na które trzeba patrzeć, coś robić jednocześnie nogami i w ogóle ja tego nie ogarnę, a jednocześnie trzeba mieć oczy dookoła głowy i zwracać uwagę to, co się dzieje na to, co się dzieje na ulicy. I teraz osoby, które prowadzą samochód i mają prawo jazdy, to ja wiem, że doskonale to czujecie, nie? Ja tak sobie wyobrażałam. Patrzyłam, wiecie, przez to okno i nie dam rady, po prostu nie dam rady. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam się uczyć prowadzić samochód, dotarło do mnie po pierwsze, że tak naprawdę mnie nie interesuje cały ten tłum samochodów, który jest na ulicy i jakikolwiek ruch, w ogóle mnie nie interesuje. Mnie interesuje ewentualnie ten samochód z przodu przede mną i ten z tyłu za mną, ewentualnie te z boku, jak dojeżdżam do skrzyżowania i kompletnie żaden inny mnie nie interesuje. I ja nie widzę 50 samochodów tak jak przez okno, tylko widzę maksymalnie te 4. A jeżeli chodzi o zautomatyzowanie czynności tych, których się robi i ogarnia rękami, nogami i wzrokiem w samochodzie, to jest właśnie nawyk nabyty poprzez ćwiczenie. Ja nie wiem, w którym momencie stało się tak, że zaczęłam prowadzić samochód automatycznie, a doszło do tego, i teraz osoby, które długo prowadzą, to chyba też potwierdzą, ja w tym momencie, gdyby mnie ktoś zapytał, jakie czynności trzeba wykonać, gdy wsiadam do samochodu, żeby zacząć jechać, nie? Czyli żeby go odpalić i zacząć jechać, ja bym teraz wam nie potrafiła powiedzieć, co ja mam wcisnąć, co przekręcić i w jakiej kolejności to zrobić. Nie, ja tego nie umiem. Ale w momencie wsiadania do samochodu ja to robię. I to jest właśnie nawyk, słuchajcie. To jest nawyk i to jest coś fenomenalnego. W momencie, i to się zaczyna, kiedy my nie myślimy, a robimy. I dlatego to jest takie ciężkie. Ja akurat, tu się posłużę przykładem Marcina, bo między innymi chodzi o palenie papierosów. Marcin nie pali już bardzo długo. Mówi się też właśnie o nawykach, że no bo są złe i dobre, nie? Są złe i dobre. I podobno nawyku nie da się wyeliminować, to znaczy usunąć go tak, że zostanie puste miejsce. Można go zastąpić innym nawykiem. No cała tutaj rzecz polega na tym, żeby zastępować złe nawyki dobrymi, a nie na odwrót. I tak jest z paleniem papierosów. I tak się mówi, ja nie wiem, tego akurat nie powiem po sobie, bo ja nigdy nie paliłam, nigdy nie miałam papierosów w ustach w ogóle. Mówi się tak, że osoby, które przestają palić, zaczynają jeść, bo zastępują sobie jakby czynność palenia. O właśnie, Paulina, ty chyba o tym samochodzie, że to jest nawyk automatyczny. No, dokładnie. Że tak się robi, że już tak jest zautomatyzowane, że się kompletnie nie myśli. Dokładnie.
No, ale tak jest właśnie z paleniem, że po prostu czynność palenia zastępują czynnością, nie wiem, jedzenia tam paluszków, orzeszków, jakichś tam, wiecie o co chodzi, nie? I tak jak mi Marcin opowiadał, on poszedł, żeby się odzwyczaić, ileś tam razy próbował, w końcu poszedł na taki, wiecie co, ja jestem trochę sceptyczna, ale od tego momentu wierzę, na jakiś taki zabieg z jakimiś tam płytkami, że coś się gdzieś przykłada do głowy i w ogóle, i w ogóle. No i gdy dzwonił, żeby się dowiedzieć, jak to w ogóle się odbywa, to między innymi powiedzieli mu, żeby jakby pozbył się papierosów, przyszedł bez nich, nie? I poszedł, zrobili mu ten zabieg i powiedział Marcin, że wyszedł. O, biorezonans magnetyczny, tak? Dobrze. No, ja jestem sceptyczna do takich rzeczy, ale po Marcinie już wiem, że było. I mówi Marcin, że jak wyszedł z przychodni, to jego jak gdyby pierwszą rzeczą, bo to właśnie to jest nawyk, nie? Automatyczne robienie czegoś. Wychodzi z budynku, sięga do kieszonki po papierosa. I mówi Marcin, że jego pierwszym gestem po wyjściu stamtąd było sięgnięcie po papierosa, którego nie było w tej kieszonce. Nie zapalił go i słuchajcie, nie pali od tej pory, nie wiem ile lat, Marcin. 10, 12, nie pali, nie? Tu jest właśnie kwestia tej automatyzacji. W momencie, gdyby po tym zabiegu, wychodząc z przychodni, miał te papierosy w kieszonce, wyjął i zapalił, to by palił dalej. To jest coś niesamowitego, w jaki sposób człowiek zautomatyzuje sobie niektóre czynności. Tak, Małgosia, tego, że jak mąż zmienia samochód, zmieniają się guziki. Wiesz co, Małgosia, ja mam na to patent. My zmieniamy samochód Opla na Opla. I mało tam się zmienia, wiesz? I to jest dobre. No, i to jest dobre. I słuchajcie, tak to jest właśnie, tak to jest z tymi nawykami, że chodzi o to, żeby zautomatyzować pewne czynności do tego stopnia, że my nad nimi nie myślimy. Bardzo często przy okazji nawyków mówi się o czymś takim jak motywacja i niektóre osoby zawsze powtarzają, bo brakuje mi motywacji, a chciałbym mieć motywację i tak dalej, i tak dalej. I tak to jest między innymi, to znowu się posłużę przykładem, że tak powiem, własnym, bo właśnie tak było z tą moją nauką jazdy, że też się obawiałam, że ja nie ogarnę, wiecie, tego wszystkiego, tych przycisków, tych rzeczy i tak dalej. No i świetnym, ale po prostu świetnym cytatem dotyczącym dotyczącym motywacji jest takie zdanie słowa Stephena Coveya, ja nie wiem, jak się wymawia. Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć, a nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać. I tak było z moją jazdą, ponieważ bardzo, bardzo chciałam, i to była ta motywacja, przyjemność. Miałam szczęście trafić na cudownego nauczyciela jazdy. I to wam powiem, że od tego zależy bardzo dużo, ponieważ spotkałam podczas egzaminu znajomą, która trafiła na całkiem innego nauczyciela jazdy i niestety u niej było całkiem inaczej. A mianowicie, na czym polega różnica? Dlaczego ta przyjemność w nauce jazdy była ważna? Nasz nauczyciel Jarek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i być może jego żona mnie ogląda, bo czasami mnie ogląda, miał taką zasadę. Wsadzał na pierwszej lekcji za kierownicę, mówił tylko, co tam trzeba, wiecie, ponaciskać, no bo człowiek wsiadał zielony, to znaczy niektórzy się uczą, no to gdzieś tam, a z ojcem, a na ciągniku, a coś tam, na coś tam. Nie, dla mnie po prostu jazda samochodem to była. Wsiadałam i po raz pierwszy. I słuchajcie, i każe jechać na zasadzie nie po mieście, tylko wiecie, w taką dalszą drogę, żeby poczuć przyjemność z jazdy. Bo właśnie to jest to, że gdy się poczuje przyjemność z jazdy i wie się już, jaka to jest przyjemność, to jak gdyby później można znieść te różne inne niedogodności. Czyli na przykład, wiecie, ruszanie zręcznego i tak dalej, nie? Jakby te inne rzeczy, parkowanie w zatoczce, te inne rzeczy się ścierpi z powodu tego, że już się wie, jaka później czeka Was przyjemność. A ta moja znajoma, o której wspomniałam, miała na nieszczęście trafić na całkiem innego nauczyciela, który uważał, że trzeba ją bardzo dobrze przygotować do egzaminu, a że pierwszym, jak gdyby, znaczy najważniejszym etapem egzaminu jest przed jazdą po mieście jazda, no jeszcze, ja mówię o sytuacji 25 lat temu.
robienie manewrów na placu i to wtedy były, wiecie, teraz chyba tak losuje się, jakieś wtedy się robiło po kolei, nie? Ruszanie zręcznego tyłem po łuku, parkowanie przodem, tyłem, zatoczka, wszystko, po prostu robiło się wszystko po kolei, w takim cyklu, przy dwóch powtórzeniach. Teraz wiem, że się losuje ileś tam tych rzeczy. Tak przynajmniej było, jak Marcin zdawał. I ta dziewczyna powiedziała, że jest sfrustrowana, nie umie jeździć, dlatego że prawie przez wszystkie godziny jazdy ten jej instruktor uczył ją manewrów na placyku, a dopiero im zostały chyba 3 godziny na w ogóle faktyczną jazdę po mieście i gdzieś tam. I ona dla niej jakby jeżdżenie kojarzyło się z uporczywym powtarzaniem tych najgorszych rzeczy, które potem na przykład w ogóle nie będzie musiała robić, a nie czuła przyjemności z jazdy. I to był koszmar. I ja się wcale nie dziwię. Słuchajcie, no prawda jest taka, że manewry są nadal, ale mało losuje się obsługę samochodu. No ja nie miałam w ogóle obsługi samochodu na egzaminie, tylko wiecie, wszystkie manewry po kolei. Znaczy obsługę samochodu to jakby jadąc, nie? No. I słuchajcie, i ja po prostu strasznie współczułam tej znajomej niesamowicie, bo ona w ogóle tej przyjemności nie odczuwała, tylko te wszystkie niedogodności. No a słuchajcie, nie oszukujmy się, niektórych rzeczy robić jeżdżąc całe życie nie trzeba. Ja mam teraz długi samochód, nauczyłam się wjeżdżać, wiecie, na swoje podwórko na pamięć. Ja po prostu nie staję tam, gdzie się nie mieszczę albo gdzie nie umiem. No hello, no kto mi każe? Jak potrzebuję... No tak robię, no nie oszukujmy się, no więc kto mi każe się tak nauczyć tego, to. Aha, światła, klakson i takie tam. No właśnie, a propos tego światła, klakson, takie tam i odkrywania różnych rzeczy, to właśnie podczas swojej pierwszej jazdy samochodem miałam taką przygodę, że w pewnym momencie skręcałam, nie, robiłam ruch kierownicy, to był maluch, przypominam. I słuchajcie, i nagle taki straszny odgłos się zaczął wydobywać z wnętrza samochodu i ja myślałam, że już umieram i samochód, coś mi się dzieje i się zatrzymałam i stanęłam i byłam po prostu przerażona. Okazało się, że przez przypadek jak skręcałam, to machnęło mi się ręką, włączyłam wentylator w maluchu, bo to były takie przyciski wtedy 3, takie wysoko i no... Także tak to jest, gdy się czegoś nie wie. A teraz jestem w stanie na słuch rozpoznać, na którym biegu jestem. No słuchajcie, no praktyka i nawyki. Dokładnie, praktyka i nawyki. Kasia, szacun. Ty mówisz, że po lewej, ja mówię po tej stronie. Tak, dla mnie problem prawa-lewa to jest w ogóle ogarnięcie. Także Kasia, szacun, że ty wiesz, że po lewej. Na szczęście ja mam teraz taki samochód, że on mi wyświetla mi, która żarówka i ja wiem i mogę pokazać palcem z której strony. Kiedyś tego nie miałam, ale prawa, lewa. Ciągle mi się myli prawa, lewa. To jest żart z kabaretu moralnego niepokoju. Drzwi. Kupowanie drzwi. No i tak a propos właśnie tego, co mówiłam o naszym instruktorze i o tym strasznym a to ta Małgosia, też to przeżywam. Tak, jakaś lampka, dokładnie. Jakaś lampka. O tym, że można mieć strasznego instruktora, a można mieć wspaniałego. I to jest właśnie, to się wiąże z tą motywacją. Że motywacja pozwala zacząć, a nawyk pozwala wytrwać. Ja miałam motywację, bo mi pokazał instruktor, że to jest taka przyjemność, że byłam w stanie nauczyć się i opanować to wszystko, co trzeba, żeby tę przyjemność poczuć. I to było najważniejsze. No i tak jak mówię, teraz jest to tak zautomatyzowane u mnie, że ja się nie zastanawiam. Gorzej jest, jak coś mnie wybije z rytmu i zaczynam się zastanawiać. I wtedy to jest problem. Ola, właśnie, tak. Posłuchaj sobie o tym. Słuchaj, to ja cię przekonam jeszcze jedną rzeczą. Słuchajcie, jeżdżenie po mieście jest czasami mocnym koszmarem. Robienie manewrów jest koszmarem. Ola, jazda samochodem to jest przyjemność. Prowadzenie samochodu to jest przyjemność. I ja zawsze przy tym posługuję się cytatem mojej ulubionej pisarki Joanny Chmielewskiej, która twierdzi, że prowadzenie samochodu to największa z przyjemności możliwych do osiągnięcia bez zdejmowania ubrania. Ola, powtarzaj to sobie zawsze.
Właśnie, wolność, dokładnie. Ja powiem tak, samochodem mogę jeździć. Ciężko mi dojść do tego samochodu. Teraz już chodzę o kuli, bardzo ciężko mi dojść, bardzo duży ból. Samochód mi daje wolność, bo ja mogę nim podjechać, podwieźć Marcina wszędzie i on wysiądzie i mi coś poda, zrobi, załatwi i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, wolność. Kasia, to co ty mówisz, tak. Dlatego warto przejść, że tak powiem, te wszystkie niedogodności. Te wszystkie niedogodności. I to jest właśnie to, że nawyk staje się nawykiem wtedy, kiedy my się nie zastanawiamy nad czymś, co robimy. Różne mądre książki podają, że tam trzeba 21 dni, żeby wykształcić nawyk. Oczywiście to już zostało wiele razy też zdementowane, że to nieprawda, w ogóle kompletnie nieprawda. Ale co jest potwierdzone i co faktycznie pomaga w kształtowaniu tego jakiegoś nawyku, to jest taka metoda, która się nazywa łańcuchem produktywności. I na tej metodzie bazują najrozmaitsze aplikacje, na przykład aplikacja do nauki języka Duolingo. A wiecie co jeszcze, bo teraz tak sobie skojarzyłam. Gram na komórce taką durnowatą gierkę. O, jakieś tam są smoki, się tam, wiecie, sadzi, coś buduje i tam się przechodzi na smocze wyspy i w ogóle. A to jest nieistotne. Jak ktoś gra w gry na komórce jakieś tam, to pewnie, tak Kasia potwierdzam, ja też, to pewnie wie, że w takich różnych grach jest coś takiego, gdy się wchodzi do gry kolejny dzień, to się odznacza, zaklikuje jakieś okienko, czy dostaje się jakiś kolejny bonus. I to jest między innymi też ten łańcuch produktywności, to znaczy niekoniecznie produktywności, w tym momencie bez produktywności, ale to jest ten łańcuch, że my po prostu właśnie wykształcamy sobie w coś takiego, że wchodzimy, żeby to kliknąć i żeby tego nie przerwać, bo jak przerwiemy, no to już jakiś bonus stracimy, nie? Że już któryś tam dzień nie będzie zakliknięty. Nie wiem, czy wiem, o jakiej mówicie, czy o jakiej mówię metodzie, czy nie wiem, czy wiecie. Bo w wielu grach właśnie jest coś takiego, że się trzeba kliknąć i wtedy dostajemy jakiś bonus. Kiedy opuścimy jeden dzień, to nie ma tego bonusu. Ale właśnie ta metoda tego łańcucha produktywności bazuje na tym, że nasz mózg lubi, wiecie, lubi ciągłość, nie? I chodzi o to, żeby nie przerywać tego łańcucha. I wszystkie te trackery nawyków, które są, bazują właśnie na tej. Tak, zacznij liczyć od początku, tu Marcin mówi. Dokładnie. Właśnie wszystkie te trackery i te aplikacje, które służą monitorowaniu nawyków, bazują na metodzie tego łańcucha produktywności, czyli na tej, wiecie, na tym naszym głupim przyzwyczajeniu w mózgu, żeby coś było po kolei. Ja jestem osobą, która, że tak powiem, no nie lubi aplikacji tych takich komórkowych, ale jest mnóstwo aplikacji do monitorowania nawyków komórkowych. Ja jestem w tym względzie analogowa. Poza tym można sobie to zaznaczyć w bullet journalu, więc jeszcze lepiej. I te wszystkie właśnie trackery. No, tak, Kasia, dokładnie, w Farmville chyba też tak było. No, też chyba tak było. I te wszystkie właśnie trackery, które my robimy w Bujo i gdzie sobie zaznaczamy, to też bazują na tej naszej funkcji mózgu, która lubi, jak potem na koniec miesiąca my sobie na to patrzymy i widzimy, gdy my mamy to pozakreślane. Ja wiem, że to jest głupie, ale powtórzę już po raz 588, bo to już kiedyś mówiłam o tym, że jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. I tak jest, słuchajcie, z tym, że jeżeli uważamy, że mamy to wszystko pozakreślane i nam to sprawia taką dziką przyjemność w głowie, ale dzięki temu jeszcze coś, wiecie, pozytywnego robi dla nas, to wcale nie jest głupie. I na tej właśnie, na tej zasadzie działają te wszystkie trackery. No i że tak powiem, to była teoria. Jeszcze jak zdążę, to wam jeszcze powiem coś o dwóch książkach, bo jest bardzo fajny jeszcze przykład z jednej książki i to powiem o tej bezie, o tej bezie. No właśnie, Kasia, to są wszystko bzdury. Ja czytałam o 21 dniach, ty mówisz o 45, była książka, że 70. Totalna bzdura, totalna bzdura. To nie jest tak. Nie ma czegoś takiego. Ktoś będzie miał po 21, a ktoś po 55, a ktoś po 128. Nie ma jakby
jednego wyznacznika, po ilu dniach coś będzie nawykiem. Nie ma tego. Dla kogoś może stać się od razu, dla kogoś nie od razu. Dlatego właśnie chciałam wam, wiecie co, te dwie książki na koniec polecić, bo jedna z nich rewelacyjnie to tłumaczy. Ale to, co ilość dni jest jakby totalnie bezużyteczna. Ja na przykład myślałam tak w przypadku Duolingo, bo tam między innymi, wiecie, to też tam ten łańcuch i to tak działa, że codziennie. Trzy razy się za to zabierałam. Raz przerwałam po 80 dniach, czyli już powinnam już to mieć w nawyku. Raz przerwałam po 120, to już w ogóle powinna mieć, a raz tam po 200 iluś. Przerwałam i nie robię dalej, no. Po prostu coś stało się dla mnie, no nie wiem, no, krok. Bo po prostu są nawyki, które są dla nas uzależnieniem. Na przykład poranne picie kawy. Czy... Czy to jest potrzebne? To jest coś w mózgu. To jest właśnie to zautomatyzowanie. To jest nawyk, który stał się uzależnieniem. To nie jest mi do niczego potrzebne. Ja tego nie muszę robić. Ale to jest... no to jest dla mnie przyjemność, tak? I to jest coś, od czego zaczynam na przykład poranek. I różne takie rzeczy, o których mówimy... to jest nawyk, nie? To jest nawyk. No, bez kawy ani róż. No, ale to jest to. Nawykiem są różne rzeczy. To nie jest tam, że, nie wiem, że nawykiem to będzie tam picie szklanki wody albo coś takiego. Nawyk to jest prowadzenie samochodu. Nawyk to jest spuszczanie wody w toalecie. Nawyk to jest, nie wiem, jak ktoś ma na przykład posięganie po ciasteczko do kawy. To wszystko jest nawykiem. Każda rzecz. Gdzieś tam na którymś szkoleniu słyszałam, że ponad chyba 60% rzeczy, które robimy każdego dnia, to są rzeczy nawykowe. Począwszy od, nie wiem, w jaki sposób otwieramy drzwi, gdzie odkładamy, nie wiem, torebkę, że na przykład ja miałam taki właśnie nawyk, jak wracałam z pracy, to musiałam, znaczy tak, chodząc cały dzień, nie przeszkadzały mi na przykład kolczyki, łańcuszek i zegarek, czy bransoletka. Wchodząc do domu, one mnie zaczęły drażnić. I pierwszą rzeczą, którą ja musiałam zrobić, ale to było, wiecie, od razu ja musiałam rozpiąć zegarek, od razu go odłożyć i ściągnąć kolczyki. Nie byłam w stanie wytrzymać. I to była pierwsza rzecz, którą miałam. To był nawyk. Przecież czy one 15 minut wcześniej robiły coś innego niż 15 minut później? Nie. Moment przejścia przez drzwi do domu był tym wyznacznikiem, że ja, to też jest ważne przy nawykach, był tym wyznacznikiem, że ja muszę to zrobić. To może... No, ściągasz buty przychodząc do domu. Dokładnie. Dokładnie. To jest... To, tak, Paulina, dobrze, że właśnie to jest nawyk. Ale nie dla każdego. Mam ciocię, która... Słuchajcie, kobieta niesamowita. Chodziła, no nie na szpilkach, ale na butach w wysokich obcasach. Do pracy wyjeżdżała o 4 rano. Jechała autobusem z 3 przesiadkami. Najpierw ze swojej wioski do większego miasta, potem do jeszcze większego miasta, a potem, wiecie, do trzeciego, w tych butach na obcasach. Wracała o godzinie 17. Ja mówię o sytuacji, kiedy my przyjeżdżaliśmy do niej na wakacje. Wracała o tej 17, wyjeżdżała, mówię, o 4. I dalej wchodziła do domu i przystępowała do przygotowywania nam obiadu nadal w tych butach na obcasach. Więc ona... do tej pory nas to fascynuje. Także z tym ściąganiem bądź nie ściąganiem butów jest różnie, ale jedno i drugie jest nawykiem. To czy je ściągasz, czy ich nie ściągasz na przykład, nie? I nawet miejsce, w którym odkładasz, to też jest nawyk, nie? Nie wiem, gdzie bierzesz, gdzie długopis. Wszystko jest tak naprawdę nawykiem. Tylko ja mówię, my w kontekście nawyków mówimy raczej o rzeczach, które my sobie chcemy zmienić, to znaczy odjąć bądź dodać. Tak jak na przykład, aby rano wypijać szklankę wody z cytryną, nie? Tego typu rzeczy. Albo ćwiczyć codziennie. Tak, Paulina, byśmy też tak myśleli. I więc to, tutaj chodzi o to. I teraz powiem o bezie. Wiecie co, to ja może już powiem o tych książkach. Zanim pokażę coś do bujo, to ja powiem o tych książkach. Bo to jest cały czas o tym, co mówimy. Dwie książki, które czytałam dotyczące nawyku, jedna trochę mniej dobra, a druga trochę bardziej dobra. Pierwsza to jest taka najbardziej chyba znana, ja wiem, że wy widzicie odwrotnie, ale
To jest siła nawyku, ale ona ma podejście, wiecie co, takie mocno amerykańskie w sposobie pisania, ponieważ Amerykanie mają specyficzny sposób tłumaczenia rzeczy i dawania przykładów, to tutaj właśnie te przykłady są takie mocno amerykańskie, bo one bazują, wiecie, na jakiejś tam żonie pastora ewentualnie, czy jakiejś tam korporacji, która tam jakieś tam płyny do czyszczenia, czy tam zapachowe dawała. No taka jest mocno amerykańska w wydźwięku. I ona jest ciut gorsza. Nie mówię, że jest zła, jest ciut gorsza. Ale najlepsza to jest ta książka, to są Atomowe nawyki, ponieważ ona bardzo się odnosi, właśnie, bez mileci, ona się bardzo odnosi do takich właśnie wdrażania nawyków osobistych. I to jest to, co chciałam powiedzieć o bezie, o właśnie ściąganiu butów, o dietach i tak dalej, i tak dalej. W tej książce są podane świetne przykłady, między innymi na temat właśnie tego wykształcania nawyku i jak to robić, bo tego się nie da tak zrobić od tak, tylko właśnie o łączeniu, to znaczy, żeby połączyć coś, co się robi zawsze, z jakąś nową rzeczą, która bardzo do niej pasuje. Czyli na przykład nie utrudniać sobie rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, wchodzicie do kuchni i to jest przykład z książki, że wchodzicie do kuchni i pierwsza rzecz, którą widzicie na stole, to jest talerz z ciasteczkami, więc my zaczynamy po te ciasteczka sięgać nawykowo. Więc żeby sobie ułatwić to postawić talerz na przykład, nie wiem, z pokrojoną w słupki marchewką, nie? Żeby pierwszą rzeczą, którą, bo to jest nawyk tego sięgania, żeby pierwszą rzeczą, po którą się sięgnie, to była ta pokrojona marchewka, a nie te ciasteczka. I druga rzecz, czyli odwrócenie tego, że jeżeli chcemy coś zlikwidować, to sobie to maksymalnie utrudnić. Na przykład, jeżeli ktoś przychodzi do domu i pierwszą rzeczą pod pilotem włącza telewizor i nieważne, co mu tam gra, nie, jaki tam program leci, to ten telewizor leci, on tam siada, nie robi jakichś tam rzeczy, tylko siada i tak się bezmyślnie w ten telewizor wpatruje. To więc jeżeli chcemy zlikwidować ten nawyk, to sobie maksymalnie utrudniamy. Maksymalnie, to znaczy nie dajemy tego pilota tak, że jak my wchodzimy i mamy, o, sięgamy z jednego miejsca, bo on tam zawsze jest odłożony i dajemy. Nie. Maksymalnie utrudniamy, to znaczy zamykamy ten pilot, wystarczy nie kupować ciasteczek. No to nie do końca tak działa. Maksymalnie utrudniamy, czyli zamykamy ten pilot w szafce na kluczyk w drugim pokoju, a telewizor odłączamy od sieci. Czyli my wchodzimy, my sobie utrudniamy ten nawyk, tak? My nie bierzemy tego pilota w rękę, bo go tam nie ma na tym miejscu, on jest w szafce. No to słuchajcie, zanim my pójdziemy do tej szafki, otworzymy ją kluczykiem, schylimy się po ten pilot, wyjmiemy, pójdziemy, spróbujemy włączyć, aha, nie działa, no bo od sieci jest telewizor odłączony, to jest taka jak gdyby przerwa dla nas, nie? To my tego przestaniemy to robić. I tu są tego typu właśnie fajne przykłady. To tak w nawiązaniu do tej bezy o tym jedzeniu ciasteczek. Że Małgosia sobie utrwala zły nawyk, czyli jak jest we wtorki i w piątki live, to robi sobie kawę i do tego dokłada jakieś pyszne ciasteczko. I potem mózg tak działa. Aha, wtorek, godzina 10, trzeba przygotować do kawy ciasteczko, nie? To właśnie na tym działa. No, tylko się wierzę, że pierwszy myje ręce. Dokładnie, no. Dokładnie. I to jest właśnie nawyk. Ale słuchajcie, tę książkę polecam wam no, dużo bardziej niż tamtą, bo tutaj właśnie w ten taki świetny sposób jest pokazane, jak można mimo wszystko no, pewne nawyki zwalczyć bądź zastąpić, a dwa razy w tygodniu można. No pewnie, że tak. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie można się pozbawiać wszelkich przeciwności. Ja wiem, że teraz będzie bardzo może obrazoburcze to, co powiem, w kontekście tego, że jestem gruba i jem ciasteczka i uważam to za wielką przyjemność i właśnie pozwalam sobie na takie przyjemności, w kontekście takim, że niedawno rozmawialiśmy między innymi po śmierci mojego ojca, który no właśnie, całe życie nie chorował, odżywiał się zdrowo, poświęcał całe dnie na pracę i on już nie żyje, a ja pomimo tego, że obżeram się ciasteczkami i jestem gruba, nadal żyję. I tak samo mój chrzestny ojciec, który
Bardzo zwracał uwagę, jeździł na rowerze, ćwiczył, zwracał uwagę na dietę, robił sobie jeden dzień w tygodniu postu, pił pokrzywę i w ogóle, no po prostu perfekcyjnie zwracał uwagę na zdrowie, nie żyje już od ponad 10 lat. To nie jest, dlatego mówię, to nie jest wyznacznik. Tak, Marcin mówi, na żądanie raz można, dokładnie. Słuchajcie, to nie jest wyznacznik. Zdrowy tryb życia nie uchroni nas przed śmiercią. Nie, nie, po prostu no, tak mnie doświadczenie nauczyło, że możemy żyć jak najzdrowiej i tak umrzemy. No więc ja stwierdziłam, że ja wolę umrzeć szczęśliwa, a nie zdrowa. Znaczy, wiecie, w tym kontekście nie zdrowa, zdrowa, tylko w tym momencie, że jeżeli coś mi daje przyjemność, a ja mam się pozbawić tej przyjemności i być, nie wiem, zgorzkniała, sfrustrowana i warczeć na wszystkich dookoła, to ja wolę wybrać przyjemność i szczęście. No, tak uważam. Tak, po prostu, no, tak mnie życie nauczyło. Tak, umrzemy zdrowsi, no dokładnie, tak jak Marcin mówi, no mój chrzestny umarł bardzo zdrowy, umarł zrobieniem właśnie diet, nie jedzeniem niezdrowych rzeczy, piciem pokrzywy, ćwiczeniami i bardzo, bardzo zdrowo umarł faktycznie, no i dokładnie tak. Także tak jak mówię, no po prostu doświadczenie życiowe, które nabywam na przestrzeni lat, uczy mnie pewnych rzeczy, że no, tak. uczy mnie pewnych rzeczy. No. Dlatego tak, że tak powiem, propaguję ideę tych małych, codziennych radości, chociażby to była ta beza do kawy na live. Dokładnie, Małgosia. Także tutaj w tym momencie ja wiem, co mówisz i małe, codzienne radości. Dokładnie. To po prostu bez tego nie jestem w stanie funkcjonować. No, dlatego tak mocno, mocno to propaguję. No, także słuchajcie, tę książkę polecam bardzo. Ja ją najpierw przeczytałam w ogóle na Legimi, ale udało mi się ją dostać w zeszłym roku chyba na jesień w Biedronce za... No nie, no dobrze, myślałam, że bardzo tanio, że za 9, za 28 zł, ale to i tak jest taniej niż w różnych sklepach, bo tam była cena powyżej 50. Tak, Małgosia, trzeba być szczęśliwym. Dlatego ja propaguję ideę właśnie małych, codziennych radości prowadzących do szczęścia. I Marcin, pamiętaj, Małgosi, ciasteczka chałwowe wysłać, jak wiesz co. No, i teraz wracam już do tego, do konkretnie, do bullet journala. W bullet journalu sobie te nawyki bądź czynności, bo ja nie mówię konkretnie, że są to nawyki, w różny sposób monitorujemy. I jakiś czas temu na tym live piątkowym mówiła o tym Iza. Jak się zapisujecie na newsletter i wchodzicie w worek inspiracji, to tam macie do pobrania takie trzy rodzaje trackerów. Wiecie co? Ja to chyba pokażę inaczej. Dobrze, Maciej, zaplanuję to sobie. Ja pokażę Wam to inaczej. O, tak będzie lepiej widać. Gdy wchodzicie w worek inspiracji, macie do pobrania trzy rodzaje trackerów. To jest tracker taki alpakowy. Tu jest tabelka, to jest w ogóle kartka w kropki. Ja wiem, że może nie widać, że się tak wydrukowało, ale kartka jest w kropki, więc to można pisać, wiecie, w kropkach, tak jak w planerze. Tutaj się wpisuje rodzaj czynności, a tutaj mamy dni i sobie ją odhaczamy, tworząc właśnie ten, wiecie, ten łańcuch, nie? Ten łańcuch i my sobie monitorujemy, kiedy daną czynność wykonaliśmy. O, i to jest to, o czym mówiła Iza. Ona sobie te kaktusy z tego trackera, ona nie do trackowania to wykorzystała, tylko ona sobie kaktusy z tego trackera wycięła i zrobiła z nich, wiecie co, taką taśmę washi chyba w jakimś ozdobniku. Także to są trackery wielofunkcyjne. Można je wykorzystać jako monitorowanie czynności, a można wyciąć sobie te ozdobniki i wykorzystać jako taśmę washi i przykleić w planerze. Także to jest wersja z kaktusami, a tu jeszcze macie, wiecie co, taką fajną akurat na teraz wersję wakacyjną. To jest jeden z pierwszych zestawów naklejek. Matko, ja go muszę chyba pokazać na Instagramie czy gdzieś, bo on był taki fajny. Kurczę, chyba go trzeba wydrukować. Ania, wiesz co? Były te alpakowe naklejki, były i my chyba powtórzymy, może nie będą takie identyczne, chociaż wiesz co, te alpaki też są fajne.
Może nie cały zestaw, ale może wiesz co, Ania, zrobimy taki po prostu arkusz z takimi alpakami. Dobrze, że przypominasz. Fajnie, że ja mam te komentarze, bo ja potem wiecie, że ja wracam do tych waszych komentarzy. Ja sobie ten pomysł piszę. Ja sobie ten pomysł piszę. Super, że pytasz. Super, że pytasz, ale właśnie, wiecie co? Piszcie mi w komentarzach takie różne rzeczy, bo ja naprawdę te komentarze potem czytam, serduszkuję wam, ale ja z nich wypisuję różne pomysły. No. No ale właśnie, tutaj macie przed sobą taką najnowszą naklejkę, a propos naklejek. No ja wiem, że alpaki są cudne. Jezu, dobra, czy ja mogę zrobić jeszcze jeden? Kasia, wiesz co, ja myślę, że po tym weekendzie, bo już go mamy w bardzo posuniętym, w bardzo posuniętej produkcji. Dobra, to będą alpaki. To chociaż taki, wiecie co, ja pomyślę o więcej, ale zrobimy chociaż alpakowy taki, wiecie, taki jeden arkusz, będą same alpaki. No, tak na razie, tak na razie. No, to będą, dobra. Ale ja muszę, dobra, to ja jeszcze o alpakach. Mogę zanim o tym trakę, że mogę coś o alpakach, to dam alpaki, że ja mówię o alpakach. A konkretnie, nie konkretnie o alpakach, ale o lamach. A są chabry i maki, to znaczy nie dni, ale są chabry i są dni chyba też z chabrami i makami w zestawie zeszłorocznym. On się nazywa Barwy Lata? Barwy Lata, Kasia. Tylko tobie chodzi o, bo są dni te takie, wiesz, prostokątne z nimi, a tobie chodzi o kółeczka? To trzeba będzie doroić jako kółeczka. To mi napisz. To mi też napisz komentarz, bo ja, wiesz, zapomnę. Napisz mi komentarz. No. Dobra, dobra, napisz komentarz. Tak, Marcin, ale nie mamy w tych kółeczkach, co teraz zrobiłeś, wiesz co? Ten nowy wzór, to tam można, wiesz co, zrobić taką pojedynczą stronę, po prostu wrzucić chabry i maki. Bo one i tak są na dwa rodzaje tych. No ale słuchajcie, ja o tej lamie muszę wam powiedzieć. Bo wczoraj była premiera nowego dodatku do The Sims 4. I słuchajcie, i tam będzie lama. Muszę wam, ja wiem, że to jest nie na temat, ale muszę wam o tym powiedzieć, bo ja po prostu... Dobra, powiem to, sikam po nogach. Bo ja już się nie mogę doczekać 22 lipca i tam będzie lama w tym zestawie do The Sims 4. Dobra, wracamy do trackerów. Musiałam wam to powiedzieć. Musiałam wam to powiedzieć. Jeszcze wam zdjęcia wrzucę. Ale tam będzie lama. Dobra. Słuchajcie, to jest wariacja na temat tego trackera. Tracker nawyków w formie takiego kwadratu. I oczywiście, wiecie o co chodzi. Ja to podejrzałam na blogach zagranicznych i YouTubach i innych takich. I oczywiście... Wiecie, że ja bym nigdy w życiu nie traciła czasu, żeby to rysować. Nigdy, nigdy, nigdy w życiu. No i dlatego, tak Kasia, także są. No. Jezu, są chabry i maki, Paulina, no są. Jest zestaw Barby Lata, są chabry i maki. Super, że podpowiadasz, Kasia. To się zrobi. Dobra, wracam do trackera. Moja leniwa osoba nigdy nie zniżyłaby się do faktu malowania i linijką, wiecie, liczenia, tu odliczania tych. Ja jestem leniwa. Ja jestem najbardziej leniwą osobą, jaką znacie. Naprawdę, naprawdę, najbardziej leniwą. A że Marcin to zrobił jednorazowo. No, są barwy lata. Jezu. No, że jestem najbardziej leniwą osobą na świecie, więc zmusiłam Marcina do zrobienia naklejki, więc on to zrobił raz, a teraz wiecie, co się robi. Po prostu się odrywa, nie? I przykleja, i nie trzeba nic rysować. Naklejkę widziałam oczywiście na gdzieś tam zagranicznych YouTubach, może nie naklejkę, wykres. On był właśnie w ten sposób rysowany. I tutaj sobie wpisujemy nawyk bądź czynność. I tutaj po kolei sobie, że tak powiem, zamalowujemy krateczkę dni, w których daną rzecz zrobiliśmy. To bardzo fajnie wygląda, gdy jest potem, wiecie, takie pokolorowane. Można sobie to robić w jednym kolorze, albo można sobie to robić na przykład w tych barwach, w których się ma miesiąc. Super to wygląda, ale to, co widziałam, wygląda tak, jak teraz widzicie przed sobą. Tutaj może tam była inna ilość tych linijek. Ale wyglądało to tak. My dodatkowo dołożyliśmy, bo to było tam jakieś tam wyrysowane czy wypisane, więc dołożyliśmy tutaj nazwy miesiąca, że tutaj sobie można ten dany miesiąc wkleić. I to jest, wiecie, tak dopasowane, że to tutaj do środka pasuje. Ale nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie zmodyfikowała. Dokładnie, Ola.
Tak, żeby się nie męczyć. Ale dokładnie, ja to robię. No nie, no żartujesz. Aha, że piksele wychodzą. Boże, już myślałam, że znowu Facebook szaleje. Że piksele tutaj. No, dokładnie. Tak, Ola, leniwi znajdują najlepsze pomysły, ale dokładnie masz 100% racji. I ja ze swojego lenistwa też tak robię. No i teraz tak. Ja to widziałam w tej formie, ale nie byłabym sobą, gdybym oczywiście podczas robienia, na co Marcin się najbardziej wścieka, bo wiecie, że ja na to wszystko wpadam podczas robienia. Nie wcześniej. Ja się nie przygotowuję, gdyby wcześniej. Ja nie mam wizji, co będzie. My zaczynamy robić, siadamy i ja podczas robienia dostaję, wiecie, olśnień, które Marcin po prostu, wiecie, doprowadzają go do szewskiej pasji. On tego nienawidzi. Ale tak, wpadły mi dwie rzeczy. Że tak naprawdę idea monitorowania nawyków, taka wiecie, prawilna, tak, jest motorem postępu, dokładnie. Idea monitorowania nawyków, taka prawilna, moi drodzy, nie polega na, wiecie, że ja od jutra będę tak, piła wodę, jeździła na rowerze, ćwiczyła, chodziła na siłownię, chodziła spać przed 21 i w ogóle, wiecie o co chodzi. Bo my nie jesteśmy w stanie wdrożyć 50 nawyków i utrzymać tego w tym cyklu. I tak naprawdę tego typu trackery, to one się, że tak powiem, przydają później, gdy my już mamy ileś tam tych rzeczy i my tylko monitorujemy, czy my je robimy, czy nie robimy, i jest to bardziej, wiecie, dla sprawdzenia siebie niż dla wdrażania. Ale tak naprawdę wszystkie pozycje i między innymi te książki, które wam polecałam, mówią o tym, żeby zaczynać od jednego, maksymalnie trzech nawyków, które chcemy wdrożyć, bo tak to się powinno robić. Dlatego stwierdziłam, że trzeba to, że tak powiem, robić etapami. I podczas robienia mamy, to jest tracker na 10, tu mamy tracker na 5, ale ten taki, wiecie, pierwszy do nauki, do wdrażania, mamy na 3. Czyli wpisujemy sobie te maksymalnie trzy nowe nawyki, które sobie chcemy wdrożyć i jak gdyby się ich uczymy, że tak powiem, nie? I to jest w tych właśnie tabelkach ta modyfikacja, że to jest bardziej do monitorowania, wiecie, takich czynności, a do monitorowania nawyków, które dopiero wdrażamy, to jest tak naprawdę ta tabelka. No. I to jest, że tak powiem, to, co chciałam Wam pokazać. Ale to jest nie wszystko, słuchajcie. Bo ja znalazłam jeszcze inną fajną rzecz, ale Marcin nie zdążył jeszcze zrobić tej naklejki. Także za tydzień pokażę Wam kolejne pomysły na właśnie takie trackery nawyków. O. 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 Super, Kasia, super. Nie, ja pomyślę nad arkuszem właśnie z tymi latarniami morskimi, ale to nie będzie zestaw. To będą arkusze. Nie zestaw, tylko takie, wiecie, arkusze z naklejkami. W ogóle myślimy nad zmodernizowaniem, że tak powiem, serii miesięcznych, bo one są ogromne. No, tak powiem, zacząć od trzech podstawowych. Dokładnie. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć iluś tam, nie? Dlatego właśnie podczas robienia, bo ja to widziałam na tych zagranicznych, wiecie, blogach, YouTubach, tak. Ale tak naprawdę do wprowadzania nawyków to powinno to wyglądać właśnie tak, nie? Ale super to wygląda pokolorowane, naprawdę super to wygląda. No i słuchajcie, wersja leniuszkowa. Wklejamy i po prostu zamazujemy krateczkę. I wiem, że w lipcu to wykorzystam. No, nie wiem, czy ten, ale na pewno ten do jakichś tam sobie czynności, te, które tam sobie monitoruję. Dzięki temu, że mam naklejkę, że ja to mogę już, wiecie, no. Tak musi być wina Marcina. W ogóle myślimy nad zmodernizowaniem serii naklejek, tak w ogóle tych miesięcznych, żeby one wyglądały trochę inaczej, bo ich się robi za dużo. To znaczy, my dokładamy kolejne arkusze, ich jest za dużo i ja już zaczęłam, że tak powiem, nad tym myśleć i klaruje mi się w głowie. Być może od września pojawią się nowe serie miesięczne, tak to określę. No. Także dzisiaj Wam zostawiam Was z tym monitorowaniem nawyków. Podpowiadam, że. Podpowiadam, że to sobie można pobrać i wykorzystać albo jako tracker, albo jako washi z alpakami na przykład. Właśnie, Marcin, washi z alpakami. Arkusz z alpakami, ja to teraz mówię, żeby zapamiętać. I washi z alpakami dla
Dziewczyn. I bardzo, bardzo, bardzo to polecam, jeżeli chcecie właśnie w kontekście nawyków. A jeszcze za tydzień będzie o kolejnym monitorowaniu nawyków, bo słuchajcie, to jest nie wszystko. Wyszła prawie godzina. Co prawda było mocno, znaczy dużo rzeczy o tym, o jedzeniu bezy, o ciasteczkach i o alpakach, ale ja uważam, że to też się liczy. Tak, a teraz w komentarzach zrobił się dyskusyjny klub filmowy. Czy mi się uda... Ale wiecie co to... Tak, tak. Arkusz i Łosi. Dobrze, Ania. Arkusz i Łosi. To mi przypomniało, że Iza te kaktusy wycięła jako Łosi, więc to jest dobry pomysł, żeby też zrobić Łosi z alpakami. To jest super pomysł, no. Kasia, nie denerwuj mnie. Była prawie godzina. To, co się tak zawahałam, dokończę. Wpadła mi najpierw taka pierwsza myśl, czy uda mi się zrobić live, który będzie od początku do końca tematyczny i będzie tylko i wyłącznie super merytoryczny i w ogóle. Tak, na 20 minut po prostu sucha merytoryka i w ogóle, ale potem już mówiąc, jakby zaczynając już wam to mówić, sobie uświadomiłam, że ale ja chyba tak nie chcę. Że chyba jest lepszy spontan. Jeżeli patrzę na alpaki i przypomina mi się lama z The Sims 4, to ja wolę wam powiedzieć o lamie z The Sims 4, bo ja nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. A ja dokładnie taka jestem. Że ja nie potrafię, tak, wiecie, tak, stąd, dotąd i w ogóle i nic. Ja po prostu taka jestem i ja tutaj na live'ach jestem, no, jestem... Właśnie taka, że jak widzę alpaki na trackerze, to mi się przypomina ta lama z The Sims 4. I ja nie potrafię inaczej. Jeżeli się komuś nie podoba, po prostu nie będzie oglądał, a ja nie potrafię udawać. No. U mnie, wiecie co, szczerość jest na pierwszym miejscu. Ja wiem, że moja mama nazywa to chamstwem. Ja to nazywam szczerością, ale u mnie szczerość jest na pierwszym miejscu. Ja taka jestem i ja nie potrafię udawać. I tak, i podczas live'u o nawykach będzie mówienie o alpakach. Koniec, koniec. Po prostu albo się z tym pogodzicie, albo odejdziecie. Nie ma drugiego wyjścia. Nie ma. Ja już kiedyś powiedziałam gdzieś, że nie potrafię się zmieniać. Nie potrafię się zmienić, bo wypada, albo bo taki jest trend, albo bo cokolwiek. Wolę pozostać, nie wiem, z 5 osobami, wiecie, w takiej bańce swoich tych 5 osób, które też tak czują, niż po prostu na siłę być, wiecie, taka, o, no. I tak będzie. Ciasteczka, kurczę, trzeba kupić te ciasteczka. No. Trzeba kupić te ciasteczka, bo one są... Jezu, ja nie wiem, a jak się zapakuje w takie plastikowe nawet pudełko i podam w kopertę bąbelkową, nie? Albo nawet w pudełeczko. No, powinny dojść. Powinny dojść. Dobra. Dokładnie, Paulina, szczerość do bólu. To jest moja zasada, szczerość do bólu. Ja czasami, wiecie, ja najpierw mówię, potem myślę. albo jeszcze gorzej. Ja po prostu mówię, a... Ja po prostu mówię, bo tak jest i ja nie myślę nawet i się nie zastanawiam, czy to było dobre, czy to było złe. No mówię i tyle, no. Opowieści dygresyjne. No właśnie, może zmienimy zamiast bullet inspiracje to jakieś tam bullet dygresje albo coś takiego, nie? No. Dobra. Ludziom to nie pasuje, ale trudno. I tak, Paulina. Tak dokładnie. Może nie pasować, nie muszą mnie słuchać. Nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Po prostu, no, po prostu. Dobra, słuchajcie, się żegnam z wami, bo ma kurier przyjść z paczkami, bo Agnieszka, wiecie co, kupiła mi fokę. Pamiętacie, jak mówiłam o chrupku we wtorek, o chrupku, który przypomina fokę i Agnieszka, zanim jeszcze skończył się live, zamówiła mi fokę na AliExpress i ta foka dzisiaj ma do mnie przyjść? To jak przyjdzie, to ja wam we wtorek ją pokażę. Ci, co chcą zostać, zostają, a inni... Dokładnie, ale Paulina, po prostu, motto mojego życia, no, motto mojego życia, no. Jak komuś nie pasuje, to dokładnie, no. Tak. Nie jestem ciasteczkiem, a uwaga, mnie wszyscy muszą mnie lubić. Zgadza się. Zgadza się i tak samo szalone, dokładnie. No, no, lepsze, mniejsze, ale takie szalone.
A nie, że ja tu udaję, żeby, a tam, o Boże, święty, ileś tam. Nie, 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 tak będzie. Dobra, to słuchajcie, ja już się szukuję z tymi naklejkami na lipiec, bo wiecie, w lipcu będę miała taki tracker, I w lipcu chcę mieć czarne bujo. Już zmieniłam zdanie, już to bujo, które mam, nie będzie na lipiec. Ona będzie tylko na czerwiec, bo ja mam w ogóle nowy pomysł na lipiec. Wiecie, 1000 pomysłów na godzinę i będzie jeszcze jedna nowa naklejka. A z waszych pomysłów, które tu wypiszę, to powiem wam, że Marcin chyba weźmie dzisiaj długą zmianę w pracy, jak się dowie. Żeby tylko do domu nie wracać. No, także tak. No. No, także nie jestem ciasteczkiem chałwowym, nie wszyscy muszą mnie lubić. Tym pozytywnym akcentem się żegnamy i powiem wam, że przestało padać, wychodzi słońce i będzie tak dzisiaj jeszcze 15 razy. To do zobaczenia we wtorek. Pa, pa.